Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótką demonstrację zmian, jakie pojawiły się w trybie wejścia ekranu Braille'a w systemach iOS i iPadOS 18. Już Wam demonstruję, na czym one polegają. Zaczniemy od przełączenia się na pole edycyjne. W tym momencie mamy notatkę i pole edycyjne. Co my tu możemy zrobić? Zwykle do trybu edycji wejścia ekranu Braille'a wchodziliśmy poprzez przekręcanie pokrętła. Ten sposób tutaj pozostał, ale pojawiły się także dwa kolejne. Pierwszy polega na tym, że automatycznie może ten tryb nam się włączać, co oczywiście ustawiamy sobie w ustawieniach. Mamy też drugi sposób, który sprawia, że bardzo fajnie się z tego korzystanie. Trzeba kręcić pokrętłem. Polega on na tym, że po obu stronach ekranu, gdy trzymamy urządzenie horyzontalnie, czyli poziomo, od strony głośnika i mikrofonu dwukrotnie stukam dwoma palcami. Wejście ekranu Braille'a. Usłyszeliśmy też nowe dźwięki. Teraz wychodzę z trybu ekranu Braille'a, dotykam ekranu na środku dwoma palcami i rozsuwam palce na boki. Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a. I jeszcze raz. Wejście ekranu Braille'a. Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a. Jest to bardzo proste. Gdy raz tego spróbujecie, od razu polubicie ten sposób. Co więcej, słyszycie, że mamy tutaj do czynienia z nowymi odgłosami. Odgłosy, które towarzyszą wpisywaniu, w ogóle wstawianiu każdego znaku. I możemy sobie tutaj coś napisać. Najpierw skalibrujmy. Położenie kropek skalibrowane. Kropki 4, 6, g, spad, spad, t, gwiazdka, krop, w, o, sp, j, e, t, sp, n, o, t, a, t, k, a, sp, t, e, t, o, w, a, kropka, test, nowy wiersz. Słyszymy, że nowy każdy wiersz. Znak jest anonsowany dodatkowym odgłosem. Zatrzymuje i wejście także, co więcej, nowa linia też jest anonsowana, ponieważ edycja, to może przeszkadzać w nagraniu. Głosy, rozpozna, opisuj obrazki. Ja to wyłączę. Nawigacja, czynność. Vlog. Po prostu przestawię się na inną syntezę mowy, tą dotychczas używaną. I gdy teraz wejdę sobie w tryb wejścia ekranu Braille'a. Wejście ekranu Braille'a. To już bez tych odgłosów mogę pisać. Nowy wiersz. Okej. Teraz kolejne różnice. Wcześniej włączaliśmy tryb kontrakcji i klasycznego pisania, przeciągając trzema palcami w lewo i w prawo. Teraz ten gest został zastąpiony gestem przeciągnięcia dwoma palcami od dołu ekranu w górę. Polski z kontrakcjami. Angielski zunifikowany, bez kontrakcji. Angielski zunifikowany, z kontrakcjami. Polski bez kontrakcji. Jak słyszycie, w ten sposób wybieramy także język pisownie i wprowadzania tekstu. Więc nie trzy palce w lewo, tylko dwa palce w górę. A te trzy palce w lewo lub w prawo. Tu pojawiła nam się nowość. Tryb poleceń. Tryb poleceń. I w tym trybie możemy wykonywać dwie rzeczy. Jedna to jest edycja tekstu, a druga to jest sterowanie voiceover. Najpierw zaczniemy od edycji tekstu. Gdy włączymy ten tryb i przyciągamy palcem górę, góra lub dół, to wybieramy, po jakich elementach ma się nam poruszać nasz fokus. Ale. I teraz przyciągając palcem w lewo lub prawo, ma. Kot, a, kota, ma. Skaczę Ale. Sobie po wyrazach. Znaki. A wiersze. Gdy ustawię na wiersze... Pusty wiersz. To jest notatka testowa. Treść. To jest notatka testowa. Ale ma kota, kot ma ale. To skacze po wierszach. Znowu, gdy przestawię Znaki. Sobie na Wyrazy. Wiersze... Ale treść ma kot. To chodzę sobie po słowach. I teraz zobaczcie, gdy przeciągnę nie jednym palcem, ale dwoma palcami w lewo lub w prawo, mogę zaznaczać ten tekst. Kot. Zaznaczone. Teraz zaznaczyłem kot. I co mi po tym? I teraz wchodzimy do funkcji właśnie akordów systemowych, które już też w trybie edycji pomagają nam. Na przykład, gdy ja teraz nacisnę X. Kod wycięte. To ten kod po prostu z tekstu został wycięty. Tak jakbym nacisnął Ctrl X czy Command X i usunął ten fragment tekstu zaznaczonego. A gdy nacisnę V. Kod. To ten kod został tutaj wklejony. Jest to genialna sprawa. Co więcej, możemy tutaj... Nie. Na przykład zaznaczać sobie kot. Tego kota, powiedzmy, kot. Zaznaczmy jeszcze raz. I teraz możemy już, korzystając z tych funkcji systemowych, na przykład kręcić Znaki. Sobie wyrazy. Pokrętłem. Dźwięk, nagłów, nawigacz, czynności, kręcę, kręcę, kręcę. Rozpoznawania ekranu, głosy. Wybiorę sobie na przykład edycję. I teraz naciskając też odpowiedni akord, mogę wybrać sobie jakieś formatowanie. I odpowiednio zareagować, żeby wkleić, czy tam, nie wiem, pogrubić, czy cokolwiek zrobić z danym elementem.
Teraz nie będziemy formatować. W ogóle te akordy nie trafiłem na ich listę, więc ja stworzę taki spis i w kolejnym wpisie opublikuję go w mojej szufladzie. Jeśli będziecie mieli jakieś pomysły na nowe, sami odkryjecie nowe akordy, wtedy piszcie do mnie, będziemy tą listę poszerzać. Tu mówimy nie tylko o tych akordach do edycji tekstu, ale także o tych akordach systemowych, bo zobaczcie, gdy ja nacisnę literkę S, trwa nagrywania ekranu, 18.46, to wskakuje na pasek statusu. Gdy nacisnę jeszcze raz, to wracam z powrotem do pola edycyjnego. Gdy nacisnę M, M jak mowa, to mowa jest wyłączana. Gdy nacisnę jeszcze raz, mowa jest włączana. Z kolei, gdy nacisnę literkę C, klawiatura ukryta, to klawiatura ekranowa jest ukrywana. A gdy nacisnę sześciopunkt, kurtyna włączona, to włącza się i kurtyna włączona, wyłącza się kurtyna. I tak dalej, i tak dalej. Tych akordów jest dość sporo i to jest duża zmiana. W tym momencie edycja tekstu wprowadzanego jest niezwykle łatwa. Szczególnie, że możemy korzystać z najróżniejszych akordów do zaznaczenia różnych fragmentów całego tekstu. Możemy go kopiować wygodnie, formatować. Jest to mega wygodne, tak więc ja Wam polecam zabawę tym nowym trybem wejścia ekranu Braille'a. Oczywiście polecam Wam zasubskrybowanie tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wtedy co dwa tygodnie dostaniecie powiadomienie o nowym nagraniu. I przypominam, że w kolejnym wpisie w mojej szufladzie pojawi się cały spis tych akordów, więc będzie Wam o wiele wygodniej testować i bawić się tym nowym rozwiązaniem, nowym, starym, usprawnionym rozwiązaniem dostępnościowym w i urządzeniach Apple. A na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.